proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na początku epidemii i to bardzo dziwnej z punktu widzenia medycznego, ponieważ psychiatria nic nie mówi, że choroby umysłowe mogą mieć charakter epidemiczny. Mówimy o chorobach zakaźnych, takich jak malaria, trąd, tyfus, plamisty i tak dalej, ale nie o chorobach psychicznych. One się nie rozprzestrzeniają epidemicznie. No ale niby się nie rozprzestrzeniają, ale wszystko wskazuje na to, że jednak się rozprzestrzeniają i to badanie tego przypadku może niesłychanie wzbogacić medycynę. Mówię oczywiście o ojcu Konradzie Hejmo, ale zanim przejdę do omawiania tego przypadku, to chciałbym przypomnieć, kiedy pojawił się pierwszy przypadek pomroczności jasnej w Polsce. Otóż on się pojawił w listopadzie 1993 roku, kiedy pan Bogusław Wałęsa, syn pana prezydenta Wałęsy, spowodował wypadek drogowy. No i na wniosek adwokatów przebadali go lekarze i ustalili, że w chwili tego wypadku znajdował się w stanie pomroczności jasnej, co wpłynęło na łagodne potraktowanie go przez niezawisły sąd. To zostało zapamiętane, że pomroczność jasna wpływa na łagodne traktowanie i najwyraźniej w każdym razie przypomniał sobie o tym ojciec Konrad Hejmo, kiedy triumvirat doktorów IPN-u ogłosił raport 75-stronicowy, który jest takim wyciągiem 700 stron dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej. Tam między innymi są raporty świątobliwego zakonnika. No i ponieważ faktom zaprzeczyć niepodobna, zwłaszcza niektórym, ojciec Hejmo, że tak powiem, uciekł w pomroczność jasną.